Okej, jakkolwiek to zabrzmi, słuchajcie, koniec baterii. Nie wiem, czy dam radę to wam tak pokazać. Chyba nie, co? Padła, nie, ciemno jest, ciemno. Tylko światełko tylko świeci. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na mistrzostwach. Tak odwrócę kamerę, będzie widać. O, to, będzie widać. Słuchajcie, jesteśmy na mistrzostwach Polski. Nie, tyle dam radę. Zaraz i tak na Stasia tutaj rzucę światło. On nam też parę rzeczy powie. Nie pada, miało padać, ale nie pada i to jest ok. Jestem na sektorze C, dzisiaj no prawie cały sektor C udało mi się przelecieć, oprócz tych pierwszych stanowisk, bo bateria po prostu no się, druga już się zużyła. Nagrywam dzisiaj film dla was, jak łowią mistrzowie, bo jesteśmy na mistrzostwach Polski. No i mamy tutaj Stasia, czekajcie, przerzucę wam kamerkę na drugą stronę. O, to nie jest takie... Okej, mamy kolegę, który ma najlepiej, zobaczcie, wszystko poukładane. To jest po prostu niemożliwe i on tego tak nie poukładał, bo on myślał, że wiesz, że ja tu przyjdę. Tak po prostu tutaj przychodzę, to jest tak poukładane. Czemu? Lubię porządek. Porządek. Ja już myślałem, że nad nim tutaj ktoś stoi, wiecie, i go tutaj pilnuje, a on mówi, że on tak lubi po prostu. To jest moja dodatkowa zabawa. Ale a żeby aż tak? Na plaży też? No oczywiście, wszędzie. Wszędzie? Wszędzie u mnie porządek. Ile łowisz, powiedz? Jak długo? No tak, z plaży. Z plaży wędkuję od 3 lat. No i co cię tak do tego zachęciło, żeby z plaży spróbować łowić? Znać się, namawiał mnie przed 15 laty kolega Adam Grabczyk, z którym razem pracowałem na postoju, jako taksówkarz. Tak. No i Adam mnie namawiał, no ale tak nie mogłem się zdecydować, ale przed 3 laty kolega mnie namówił, przyjechałem pierwszy raz do jastarni, był wynik, no i wciągnąłem. Pomijając, że wędkuję już od 66 roku. Ale to spinning. To był spinning, jeziora. A surfcasting zacząłem uprawiać od 3 lat. Okej, skąd czerpałeś wiedzę o tym surfcastingu? Od kolegów czy jak? No, pierwsze moje wiadomości to były Władek.pl, filmiki. Mhm. A później od moich dwóch mistrzów, Leszka Radajskiego, Leszka Soboty, to moi mentorzy, z którymi występuję w drużynówce jako ten dodatek. Aha, czyli oni cię wzięli jako dodatek, czy myślą, no oni wierzą w ciebie? Wierzą, a ja staram się ich nie zawieść. No i prawidłowo. Słuchaj, jak to jest z rybami dzisiaj? Bo tak chodzę, od razu tutaj ubiegnę właśnie wasze komentarze. Pojedyncze ryby są, najdłuższa, którą ja widziałem, mam na filmie, to jest 40 cm i dzisiaj łowicie tylko flądry, nie? Same płaskie dzisiaj. Tak jest, czyli na dwa troki na boczne dwa można łowić. Na jeden, także różnie się próbuje. Dobra, mamy dzisiaj dużą falę, ona przeszkadza mocno? Znaczy no, jakby ryba była, no to by nie przeszkadzało. No właśnie, ale próbujesz przerzucić te fale? Tak. No wreszcie mi wychodzi. Niemcy często powtarzają, że jedna wędka powinna być blisko, pomiędzy tymi palami gdzieś tak, no mniej więcej na środku, a druga właśnie daleko. Też to stosujesz czy nie? Też. Tylko że tutaj nie ma tej, ta jest jedna rewka i ona dochodzi prawie do końca kołu. Także nie ma tej pomiędzy jeszcze. Mhm. Także tutaj trzeba przerzucać po prostu za koło. Okej. Udziwnienia jakieś przy haczykach stosujesz? Jakieś bojki? Przy haczykach? Nie. Przydacie przy haczykach tylko tam koraliki małe, niewypornościowe i jeden zestaw goły. I myślisz, że co? Że jednak na ten goły zestaw będzie branie? No ja tak mam nadzieję. Nadzieja umiera ostatnio. Tak jest. Ja jeszcze odwrócę wam kamerkę na chwilę. Słuchajcie, no to tak, zobaczcie, jeszcze latareczka działa. Tak to wygląda w praktyce. Mam nadzieję, że nie będzie padać, że oni tutaj wytrwają. Ja no niestety na dzisiaj kończę. Będę też jutro. Dzisiaj jesteśmy, przypomnę, na sektorze C. Udało mi się z dużą kamerą właśnie tą naszą obskoczyć większość, polatać dronem, także spodziewajcie się
fajnej, dużej relacji, ale myślę, że to za jakiś, nie wiem, tydzień, dwa, bo materiału jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi ochoczo pokazuje te przynęty, mówi o tych przynętach i bardzo dobrze, słuchajcie, bo tak jak tutaj powiedział mój kolega z tej morskiej naszej telewizji, bardzo dużo ludzi czerpie te informacje, no i młodzież przede wszystkim też. Także do zobaczenia, no co, na debacie o 20. Cześć!